Dzień dobry Państwu. Dziś mamy weekendowy odcinek historyczny i porozmawiamy sobie o ostatnim imperatorze. Mikołaju II, zresztą świętym Mikołaju, bo on został przez cerkiew prawosławną po dziesięcioleciach uznany za świętego. Jeśli interesujecie się historią Rosji, oglądacie ten kanał, czytacie książki, to zapewne już wiecie, że nie było w historii Rosji władcy, który byłby oceniany jednoznacznie pozytywnie lub jednoznacznie negatywnie. W zasadzie każda rozmowa na temat którego kolwiek z nich prędzej czy później zmieni się w spór właśnie o to za kogo tego człowieka uznać przy czym tutaj nawet postaci tak jakby się wydawało jednoznacznie pozytywne czy uznawane za jednoznacznie pozytywne jak Piotr I, który przyniósł Rosji jak na ówczesne czasy powiew nowoczesności, on także miał na sumieniu bardzo wiele złego, co jest mu wytykane przez przeciwników. Postaci tak jednoznacznie negatywne, jak Józef Stalin, także są obiektem sporu, bo są ludzie, którzy uważają, że on także, właśnie jak Piotr I przyniósł Krajowi, którym rządził, powiew nowoczesności, industrializację, potęgę wojenną itd. Mikołaj II nie jest tutaj żadnym wyjątkiem. Spory na jego temat także toczą się do dzisiaj. I swoją drogą wydaje mi się, że jest to w ogóle charakterystyczne dla Rosjan, że oni po prostu nie są jeszcze w stanie ułożyć sobie w głowie własnej historii, rozłożyć tego, jak to oni mówią, na półkach. I pójść dalej, bo sami nie do końca rozumieją, nie godzą się sami ze sobą, kto w tej historii odegrał pozytywną rolę, a kto negatywną i co było pozytywną, a co negatywną rolą. Co do Mikołaja II, tutaj mamy wiele skrajnych opinii. Niektórzy twierdzą, że był to tyran, który krwawo tłumił wszelkie próby reformowania kraju, inni mówią, że był to władca słaby. Który doprowadził najpierw do udziału w Rosji w I wojnie światowej, później do rewolucji, choć oczywiście są też wypowiedzi jak najbardziej pozytywne o człowieku, który w, za swoich czasów doganiał Zachód i faktycznie tutaj możemy mówić o rozwoju doganiającym konkretnie. Jednak w tym dzisiejszym odcinku nie będziemy opowiadać sobie o całej biografii Mikołaja II, a spróbuję odpowiedzieć na jedno pytanie, które w teorii wydaje się proste, ale także budzi ogrom emocji. Czy Mikołaj II był mordercą psów? Nie przesłyszeliście się Państwo, mówimy tutaj o świętym cerkwi prawosławnej, imperatorze, ostatnim imperatorze rosyjskiego imperium i pytanie brzmi, czy był on mordercą psów? Oczywiście Mikołaj II był, proszę państwa, jak większość władców w tamtych czasach, jak ogólnie można powiedzieć, większość ludzi, których było stać na tego typu hobby, mieli materialne możliwości, by kupić sobie broń. Kupić sobie środek transportu, podróżować i strzelać, był myśliwym. Faktycznie ostatnie polowanie w jego dzienniku zostało zanotowane w roku 1914, i według tej notatki zabił wtedy 183 barzanty i 7 kuropatw. Niektórzy twierdzą, niektórzy historycy, zresztą podstawy do tego są całkiem solidne, że podczas tych polowań a także podczas spacerów, które w teorii polowaniami stricte nie były, Mikołaj II po prostu strzelał do wszystkich zwierząt, które akurat przed sobą widział, w tym do psów, kotów, wron. W jego dziennikach faktycznie możemy spotkać notatki o setkach dosłownie. Zabójstw zresztą on sam tak o tym pisał. On nie pisał, upolowałem. On zawsze tak bardzo lakonicznie, zresztą cały ten dziennik jest zapisany, choć to potężne dzieło, tam są setki stron w trzech tomach, czy tam są dwa tomy i drugi podzielony na dwie części. Tak to w tej chwili jest dostępne w archiwach, zresztą archiwach online także, linki wam tutaj zostawię, jeśli ktoś czyta po rosyjsku albo ma chęć sobie to tłumaczyć maszynowo, jak najbardziej można zajrzeć. On tam zawsze pisał tak bardzo lakonicznie: Zabiłem i tutaj liczba, gatunek zabiłem dwa niedźwiedzie, zabiłem trzy łosie Misza zabił dwa dziki bo o swoich towarzyszach także tam notatki zostawiał. Tutaj się pojawiło faktycznie bardzo wiele zwierząt natomiast czy były tam psy? Sam Mikołaj II był dużym fanem tych zwierząt, jeśli chodzi o taki codzienny byt. On miał swojego ukochanego psa w młodości, on się nazywał Waron, i kiedy ten piesek zmarł, bardzo krótko później siostra jego małżonki podarowała mu nowego pieska, którego Mikołaj II nazwał Iman. I on oczywiście także zmarł, ten pies, jak to zwykle. Się dzieje: psy nie przeżywają zazwyczaj swoich właścicieli, żyją znacznie krócej niż my. I wtedy Mikołaj II napisał w liście do swojej matki: Moje nieszczęście jest całkowicie osobiste. Utrata miłego imana wydarzyła się w początku października, niemal w ten sam dzień, w którym umarł biedny Wajon. To, była tak, to był taki mądry i wierny pies. Po tych dwóch psach Waronie i Imanie nie pojawiają się w dziennikach imperatora imiona kolejnych psów, natomiast pojawiają się bardzo liczne wspominki o jedenastu owczarkach koli, które chodziły z nim na spacery i miały osobny psidomek koło pałacu, miał psy rasy kolibri. Nie spotkałem się z tą rasą w języku polskim. Natomiast jeśli wpiszemy pies rasy Kolibri w Google'a, wyskoczy nam faktycznie pies, który wygląda zupełnie jak rasa Sharpei. Bardzo możliwe, że to były właśnie te psy. Wiemy zresztą także, że w rodzinie ostatniego cara, ostatniego imperatora psom wyprawiano pogrzeby. Był specjalny Imperatorski cmentarz dla zwierząt. Oczywiście nie stawiano im nagrobków z krzyżem, takich chrześcijańskich, tylko miały nagrobki w formie piramidki z napisanym także imieniem. Także szanowano te zwierzęta, także dzieci ostatniego imperatora miały swoje psy. Przez długi czas jego następca tronu. Pamiętacie książę chory na hemofilię? Tu jest cała osobna historia z tym związana. Długo nie mógł znaleźć takiego pieska, do którego by się przywiązał. Natomiast, kiedy miał 10 lat, dostał spaniela, któremu dali imię Joy. Który skończył życie w pałacu Buckingham. To jest osobna historia, która wymaga dalszego zbadania, oczywiście, natomiast historycy twierdzą, że ten piesek został zabrany przez rodzinę carską na wygnanie, tam gdzie oni zostali zamordowani, natomiast sam piesek przeżył, uciekł prawdopodobnie niedługo przed tą egzekucją i został przez Daleki Wschód wywieziony. Właśnie do Wielkiej Brytanii i w pałacu Buckingham dożył swoich dni. Bardzo możliwe, że brytyjska monarchia, dając Joyowi dach nad głową, chciała wyświadczyć swoim krewnym ostatnią przysługę, kiedy nie mogli już w żaden sposób im pomóc, próbować ich uratować, bo wszyscy zostali zamordowani. Wiemy, proszę Państwa, że psy stróżowały w pałacach cesarskich, więc. De facto możemy z tego całego obrazu wyciągnąć wniosek, że Mikołaj II psy lubił. Jednocześnie jednak Ministerstwo Imperatorskiego Dworu na koniec każdego sezonu myśliwskiego przygotowywało, taki dokument, dokument w formie ładnego, ozdobionego zestawienia z malunkami, w tej chwili archiwum takich właśnie raportów myśliwskich, imperatorskich raportów myśliwskich, jest przechowywany i udostępniany także online w muzeum w Petersburgu znanym jako Ermitaż. Całkiem byśmy powiedzieli godna zaufania placówka muzealna, która wystawia te raporty i po podliczeniu możemy tam przeczytać, że w ciągu zaledwie 6 lat w czasie takich polowań zastrzelono 20 547 wron. W ciągu 6 lat to jest 9 dziennie. W ciągu 27 lat polowań, od 1884 do 1911, zastrzelono 18 679 kotów i 11 582 psy. To oznacza w ciągu 27 lat, Ponad jednego statystycznie psa i prawie dwa koty dziennie, codziennie przez 27 lat. Oczywiście te polowania nie były równomierne, to nie było tak, że ktoś miał normę do wyrobienia i co miesiąc ustaloną liczbę psów czy ustaloną liczbę kotów. Się odstrzeliwało. Były tam lata o wiele bardziej wyraziste, jeśli chodzi o to mordowanie psiaków i kociaków. W roku 1909 padł rekord: zginęły 903 psy, średnio 2,5 psa dziennie. Blisko rekordu było w 1902. 899 psów, a w 1911 631 psów. Niektóre artykuły, chociaż nie znalazłem dlatego żadnego sensownego potwierdzenia w materiałach źródłowych, sugerują, że dwór carski skupował w miejscach polowań od lokalnej ludności psy i koty, żeby car miał do kogo strzelać. Natomiast tutaj możemy zobaczyć, jak to wyglądało w dziennikach imperatora, bo on faktycznie opisywał praktycznie całe swoje życie, choć bardzo lakonicznie. Tam się zdarzały, proszę państwa, w tych dziennikach polowania na niedźwiedzie, żubry, łosie, jelenie, dziki, lisy, zające, bażanty, jastrzębie, sowy, cietrzewie, głuszce, dzięcioły, mewy nawet. Dzięcioły w ogóle, to jest dla mnie trochę niepojęte, kto... Poluje na dzięcioły, one są malutkie, tego się zjeść nie da, są piękne. Jest tam też wiele opisów polowań na zające i króliki, przy czym tutaj jest wiele różnych nazw, których już w tej chwili się rzadko spotyka. Ja musiałem sobie doczytywać po rosyjsku, co to są za zwierzęta, bo to na przykład był biały królik europejski, w ogóle po polsku, nie wiem jak się coś takiego nazywa, a co dopiero po rosyjsku, więc tutaj imperator bardzo precyzyjnie określał, co. Zabijał. Tak jak mówiłem, on używał słowa ja, zabiłem po prostu. Przykłady. 5 września wtorek. Poranek był szary i dzień także, ale powietrze było delikatne 13 stopni. Po spacerze wysłuchałem raportów Sofiano, Szyszkina i Dena. Zjadłem śniadanie samotnie. Polowałem w Aleksandrii na podrosłe barżanty, zabiłem tylko jednego, bo wszystkie pochowały się po krzakach. Jeszcze zabiłem cztery zające i kota. Wieczorem po herbacie wyruszyłem na stare miejsce tokowania słonki, ale niczego tam nie widziałem. Zabiłem mewę. Po obiedzie siedziałem w domu, czytałem. 19-20 lutego sobota. Były trzy normalne raporty. Jedliśmy śniadanie: ciocia Marii, Ksenia, Olga, Sandro i Pietia. Spacerowałem i zabiłem cztery wrony. Pogoda ciepła, ale bez słońca. Jedliśmy w takim samym towarzystwie i jeszcze misza. 8 maja niedziela. O 11 pojechaliśmy zjeść śniadanie. Wysłuchałem raportu morskiego, spacerowałem z, z Dmitrijem ostatni raz, zabiłem kota. Po herbacie przyjąłem księcia Hilkowa, który właśnie wrócił z Dalekiego Wschodu 22 listopada wtorek cały dzień była mgła, wysłuchałem trzech raportów, zjedliśmy śniadanie Olga Pietia i Saszka Warancow. O szóstej przyjąłem durnowam moskiewskiego generał gubernatora. Dzisiaj w Saratowie zabili WW Sacharowa, który był tam wysłany dla uspokojenia chłopskich nieporządków. Misza zjadł obiad. Przejechaliśmy się razem. Ten ostatni cytat oczywiście tutaj umieściłem po to, żeby Państwu pokazać, jak niewielka emocjonalna różnica tutaj się pojawia w tych opisach. Praktycznie jej nie ma, przynajmniej nie jest widoczna. Pomiędzy zabiłem kota, po herbacie przyjąłem księcia i zabili Sacharowa, który był wysłany dla uspokojenia chłopskich nieporządków. Misza zjadł obiad. Tu te notatki są bardzo suche, bardzo byśmy powiedzieli pozbawione emocji. Natomiast we wszystkich trzech książkach, tak jak mówiłem, dwa tomy, z czego drugi w dwóch częściach. No nie przeczytałem ich wszystkich, bo to jest, przyznam szczerze, dość nudna lektura, na szczęście, nowoczesne technologie dają nam duże możliwości związane z użyciem przycisków Ctrl i F, które pozwalają stosunkowo szybko ustalić, że w żadnym z tych tomów, dzienników imperatora nie znajduje się zbitek słowny zabiłem psa. Nie było tam w ogóle, bo przejrzałem wszystkie fragmenty, gdzie pojawiło się słowo pies, nie było tam żadnego zapisku, który by mówił, że imperator zabił psa, ktoś z jego towarzyszy zabił psa, że polowali na psy i itd. Tak i tutaj pojawiają się historycy rosyjscy, tu przede wszystkim jeden z nich jest wyjątkowo aktywny, który twierdzi wprost w swoich artykułach, że fala doniesień o tym, że imperator Mikołaj II, święty Mikołaj II, zresztą choć prezentów nigdy od niego, nie dostałem, że on był oczerniany w sposób jak najbardziej zorganizowany w XXI wieku przez falę historyków, amatorów i twórców internetowych, którzy próbują zobrzydzić świętego cerkwi prawosławnej w złych wobec Rosji. Oczywiście celach, żeby pokazać światu i samym Rosjanom, że rządził nimi jakiś psychopata, który chodził i mordował psy. On oczywiście twierdzi, że dowodem na to, że imperator nie mordował psów, jest to, że pojawiają się w jego dziennikach zapiski o mordowaniu kotów, choć ich było bardzo niewiele, dosłownie kilka sztuk w całych dziennikach. Że imperator opisywał, że na spacerach strzelał do wron. Że liczył ile zabił głuszców, a ile cietrzewi, ile niedźwiedzi, ile łosiów, ile żubrów, a o psach nie wspominał, a o kotach prawie nie wspominał. Ten autor jeszcze twierdzi, że pod słowem koszka, czyli kot, imperator mógł mieć na myśli jakieś dzikie, leśne koty, a nie koty domowe. Przy czym tutaj, prawdę mówiąc, biorąc pod uwagę, że właśnie imperator rozróżniał nawet w swoich dziennikach, czy zastrzelił kaczkę, czy kaczora, były tutaj rozróżnienia w jego zapiskach, odróżniał, czy zabił takiego zająca, czy zająca innego gatunku, to jeśli zabiłby dzikiego kota, prawdopodobnie napisałby faktycznie, że zabił dzikiego kota i podał jego gatunek. Jako myśliwy on miał o wiele większą wiedzę na temat gatunków zwierząt niż większość ze współczesnych tych dzikich zwierząt i on doskonale się, sądząc po jego dziennikach, orientował, do czego strzelał. Jest jeszcze druga linia obrony imperatora, według której on strzelał do bezdomnych psów i faktycznie w tych raportach jest to jasno wyrażone. Bezdomne psy dosłownie włóczące się psy, jest tam napisane, więc możemy tutaj założyć, że faktycznie tego typu działania, tak jak chcą obrońcy Mikołaja II, mogły być zupełnie, byśmy powiedzieli, uzasadnione. W tym sensie, że problem dzikich psów, zresztą Czemu poświęciłem cały osobny rozdział w mojej książce, do której link możecie znaleźć tam poniżej w opisie. Do dzisiaj Rosja nie jest sobie w stanie poradzić z problemem dzikich psów. One chodzą wręcz stadami, sforami przyciągane często zalegającymi nie tam, gdzie trzeba śmieciami. Zdarza się, że w XXI wieku Psy atakują po prostu dzieci, osoby starsze, bo dziczeją, są głodne i dochodzi czasem do tragicznych wypadków. Na przełomie XIX i XX wieku bardzo możliwe, że sytuacja była znacznie gorsza pod tym względem i jest zupełnie możliwym do wyobrażenia sobie, że zwłaszcza wtedy, kiedy ogromna część Imperium Rosyjskiego to były tereny wiejskie, i ogromna część ludności to byli chłopi, którzy trzymali w swoich obejściach kury, kozy, owce, świnie i tak dalej. Mogli mieć poważne problemy z psami, które napadały w sforach na ich inwentarz i po prostu robiły straty. Bardzo możliwe, że wtedy po prostu imperator lub jego dwór brali udział w próbie uregulowania tego problemu poprzez odstrzał mnożących się w sposób niekontrolowany psów. Historyk, obrońca Mikołaja II twierdzi przy tym, że było to wszystko zupełnie zgodne z uchwalonym w 1892 roku, czyli jeszcze przez poprzednika, przez ojca Mikołaja II, regulaminem polowań, którego artykuł 19 stanowił dopuszcza się tępienie dzikich zwierząt i ptaków, ich piskląt i gniazd, a także zabijanie bezdomnych kotów i psów na polach i terenach leśnych. Przez cały rok w jakikolwiek sposób, z wyjątkiem trucizny. Truć takie zwierzęta można było, ale to po prostu było regulowane dodatkowymi zasadami, trzeba było mieć pozwolenia i tak dalej, a obowiązujące w tamtych czasach prawo. No, dopuszczało po prostu strzelanie do dzikich psów i kotów przez cały rok, jeśli ktoś tylko miał na to ochotę. I tutaj proszę Państwa, pozwolę sobie wejść w polemikę. Przeciwnik teorii o tym, że Mikołaj II masowo mordował psy, twierdzi, że prawdopodobnie te raporty dotyczyły działań ogólnie Departamentu Polowań Dworu. Carskiego, jednak wydaje mi się, że gdyby była mowa tutaj o jakichś działaniach sanitarnych, technicznych, jeśli byłaby tam jakaś służba, która po prostu w ramach walki ze szkodnikami chodziłaby i strzelała do psów, bo tak trzeba robić, to tego rodzaju dane nie pojawiałyby się w zestawieniach. Tutaj widzicie to Państwo na ekranie, to jest ozdobny dokument, ewidentnie przygotowany w ramach pamiątki dla rodziny imperatora i dla niego samego, po to, żeby oni mogli cieszyć oczy, porównywać sobie, ile się udało zastrzelić w tym roku, a ile w poprzednim i nie wygląda to zupełnie jak nudny kancelaryjny dokument, który rejestrowałby... Ile bezdomnych psów w ramach zabiegów porządkowych zabiła carska służba. Niemniej do tej pory nie możemy mieć pewności, czy imperator zabijał jednego psa codziennie przez 27 lat. W uśrednieniu, czy była to wspólna liczba dla imperatora i wszystkich tych ludzi, którzy polowali razem z nim, a ta świta mogła być liczna, wtedy sytuacja wyglądałaby zupełnie inaczej. Tutaj starałem się zorientować i porównać te raporty do zapisków imperatora w jego dziennikach, i na przykład w raporcie z roku 1896 pojawiają się zabite niedźwiedzie. Niedźwiedzie najprawdopodobniej, jeśli imperator brałby udział w polowaniach na niedźwiedzie, znalazłyby się w jego dzienniku. To nie było wydarzenie codzienne, tak jak strzelanie do wron, a strzelanie do wron imperator notował. Więc można założyć, że jeśli w 1896 zastrzeliłby niedźwiedzia, napisałby o tym. Jednak, chociaż w raporcie te niedźwiedzie się pojawiały, w dziennikach ich nie ma. Moja teoria, oczywiście jest to teoria nie poparta konkretnymi faktami, jest to tylko interpretacja tych źródeł, które posiadamy, jest taka, że imperatorskie raporty o polowaniach podsumowywały osiągnięcia rodziny Cara. I jego najbliższych towarzyszy, i te polowania, które można było nazwać polowaniami dworskimi dworu imperatora, były tam podsumowywane, a wszelkiego rodzaju techniczne walki ze szkodnikami tam były nieobecne. W tej teorii, jeśli okazałaby się ona prawdziwa, wciąż, proszę Państwa, dwór carski dokonywałby prawdziwej masakry psów i kotów. Jeszcze raz przypomnę te liczby bo mamy pewność, że zapisano w raportach dworu carskiego właśnie takie liczby. To było, proszę Państwa, 18 679 kotów i 11 582 psy w ciągu 27 lat. To jest prawdziwa masakra tych zwierząt, które dzisiaj uznajemy za przyjaciół, ale ostatecznie trzeba stwierdzić także, że te Trochę już ponad 100 lat temu świadomość na ten temat była zupełnie inna i niekontrolowany przyrost liczebności psów i kotów faktycznie był problemem dla ekosystemu, chociażby dlatego, że zarówno psy, jak i koty są zwierzętami mięsożernymi, które jeśli mnożyły się pod częściowym parasolem ochronnym człowieka, Szybciej niż inne zwierzęta, ten ekosystem zaburzały. Oczywiście już prawie 100 lat wcześniej pojawili się na świecie ludzie, którzy mieli świadomość, że są lepsze metody. W 1824 pojawiło się w Wielkiej Brytanii towarzystwo walki z okrucieństwem przeciwko zwierzętom, a pierwsze schronisko dla zwierząt w Stanach Zjednoczonych akurat taka informacja. Hmm, Taką informację udało mi się znaleźć, powstało w 1869. Natomiast na przykład na terenie Polski, w momencie, w którym panował imperator Mikołaj II, nie znalazłem informacji, by istniały jakieś schroniska dla zwierząt. To jest późniejsza historia. Z czasem, więc ludzkość nauczyła się, że można kontrolować ten problem o wiele skuteczniej. I w naszym kraju, choć jest to oczywiście jeszcze Daleko niedoskonały system, to jednak muszę Państwu powiedzieć, że mam wiele materiału porównawczego. Porównując Polskę z Rosją, Ukrainą, Gruzją, Białorusią, widać, że Polska radzi sobie z tym problemem znacznie lepiej. Choć oczywiście dzieje się to w dużym stopniu dzięki temu, że. Wielu ludzi zupełnie dobrowolnie na zasadach wolontariatu czy jakiś zrzutek wspomaga tego typu instytucje jak przytułki, schroniska i tak dalej. Ja na przykład od lat wielu, chyba od samego początku, odkąd płacę podatki, ten procent, a później 1,5% podatku daję na krakowskie schronisko dla psów, Myślę, że to zawsze jest dobry pomysł, bo tak jak mówię, jeśli nie uregulujemy tego problemu z czysto humanitarnych pobudek, żeby psiakom było dobrze, to w którymś momencie, tak jak w krajach byłego Związku Radzieckiego, to się robi poważnym problemem, który potrafi się wymknąć spod kontroli. Jeszcze raz tutaj odsyłam do mojej książki, gdzie opisuję to dużo bardziej szczegółowo. Dziękuję państwu pięknie za uwagę. Już wysłuchaliście do końca. Trzymaj się Ukraino i widzimy się niedługo.